Spotykamy się chyba pierwszy raz w życiu przed kamerą i nieprzypadkowo, bo Healthy Bit Center by Ann. Powiedz coś więcej o samym projekcie. Sam projekt, no jest to mój projekt życia w jakimś stopniu, zresztą jak każdy, ale przede wszystkim taki mój sportowy dom, czyli centrum dietetyczno-treningowe, w którym będę skupiała ekspertów z całej Polski, dobrych ekspertów z pasją. Będą tutaj również treningi mentalne, będą też badania wydolnościowe, alergii, nietolerancje pokarmowe, wlewy witaminowe. Będzie to miejsce, które tak naprawdę będzie się charakteryzowało holistycznym podejściem do życia, do klienta, indywidualne podejście. To jest jakby taki najważniejszy aspekt, który prowadzę już od wielu lat, czyli te moje trzy filary zdrowia. I przeniosłam teraz to właśnie do centrum mojego Bayern. A to nie jest tak, że jeżeli ktoś będzie chciał potrenować z Tobą na siłce, to nie musisz wynajmować całej siłki, tylko po prostu ściągasz go tutaj? Dokładnie tak i tak samo ja wreszcie też będę miała swoje miejsce w Warszawie, gdzie na spokojnie mogę potrenować. Będę prowadziła też tutaj zajęcia dla podopiecznych, dla klientów. Będę też spotykała się na warsztatach, które będę prowadzić, ale przede wszystkim na co dzień będą tutaj ludzie, z którymi pracuję od wielu lat. Mój team, healthy team, trenerzy, dietetycy, eksperci. Także jestem z tego naprawdę jeszcze bardziej podwójnie dumna. To jest tylko jedna działka jakby tego, czym się zajmujesz, bo internety huczą i donoszą, że jakby Twoja marka RAF Foodowa, że tak to ujmę, już jest to skręcona, ale są też plany na temat, powstała aplikacja, mówi się o linii ubrań dedykowanych dla dzieciaków, w ogóle tego jest mnóstwo i to się cały czas rozwija. Co jest prawdą, co jest nieprawdą, co już poszło, co w planach? O linii to jeszcze nie słyszałam. Okej, coś nowego. Natomiast tak, rzeczywiście z moją przyjaciółką, osobą, którą znam się od lat, z Ewą Puchowską, zakładamy markę Baby by Ann. Połączyło nas jakby wspólna estetyka, to, że jesteśmy mamami i chcemy stworzyć świat mamy dla mam. Mówiąc tutaj o dużym wsparciu, bo uważam, że wsparcie kobiet jest tutaj bardzo ważne. Nie chcę za dużo teraz jeszcze mówić, co to będzie, natomiast to będzie też między innymi platforma zrzeszająca ekspertów. Z takich rzeczy, no apka treningowa. Poszło. Apka treningowa, na którą naprawdę włożyłam bardzo dużo pracy. Od października non-stop siedzieliśmy nad tym. Ja siedziałam osobiście układając treningi. Pojawiały się nawet łzy zmęczenia i takiego niedowierzania. Nawet zastanawiałam się, czy na pewno to wypali, czy to się uda. Natomiast udało się i chyba dlatego ta satysfakcja podwójnie jeszcze jest mocniejsza. Dzięki wspaniałym ludziom, informatykom, programistom, którzy mi pomagali i wierzyli we mnie. Także mówię, sukcesy osiągam, to powtórzę. No są dzięki też mojemu teamowi i ludzi, którzy mnie otaczają. A to nie jest tak, że minął etap nagrywania DVD z ćwiczeniami, jak Cindy Crawford kiedyś nagrywała VHS-y i teraz wszystko masz w kieszeni, w telefonie, możesz sobie to odpalić i Anka Lewandowska powie ci, słuchaj, no dzisiaj 200. Zdecydowanie gdzieś tak jest i dlatego właśnie wyszłam naprzeciw prośbom, tak? Czy możemy zrobić, czy mogłabym na przykład takie treningi zaproponować poprzez użycie telefonu, smartfonów? Jak najbardziej tak. Natomiast płyty też nagrywałam. To też jest troszeczkę może inny projekt. Natomiast zdecydowanie wierzę w tą aplikację, bo ona będzie połączona bardzo z dietą. Zarówno możesz dostosować dietę do treningu indywidualnie. To jest kwestia tego, że ta apka poszła szeroko i rozumiem, że to nie jest etap skończony, to się będzie rozwijało. To się będzie rozwijało, właśnie w przyszłym tygodniu mam kolejne spotkanie, robimy update i startuję z kolejnymi planami treningowymi, także wracam w przyszłym tygodniu w tym tygodniu do Monachium i zaczynam dalej układać plany treningowe.